Chcemy dzisiaj dziękować Panu Bogu za dar kanonizacji, za to, że mamy świętego. Ufamy wszyscy, wierzymy w to, że wyprosił nam też piękną pogodę na dzień dzisiejszy i że będzie wraz z nami pielgrzymował, wędrował. Uprawiał turystykę, chcemy i my również w ten sposób uczestniczyć. Tak myślę, moi drodzy, że przyzwyczailiśmy się do tego, że dziękujemy Panu Bogu przede wszystkim modlitwą. Nie zabraknie modlitwy również i dzisiaj, ale spróbujmy uczynić to nasze dzisiejsze jechanie takim dziękczynieniem. White. You say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Pan senator nam powie, jak się jedzie w Gostyninie. Bardzo dobrze. Świetna pogoda, także rewelacja naprawdę. Dobrze. Widać, że młodzież dopisuje, także jest naprawdę. Ja jadę po raz pierwszy i jedzie mi się świetnie. Bardzo dobry pomysł z tym rajdem. Widać, że ma wzięcie w Gostyninie, bo jak zdążyłem się zorientować, 300 osób jedzie. Mało tego, najmłodszy to chyba tam z 3 lata miał uczestnik. Najstarszego nie śmiem pytać o lata, także. Ale widać, że tutaj przekrój wieku jest dość szeroki. I chyba trafiło to w zapotrzebowanie naszych dwóch mieszkańców. Także chwała za dobry pomysł. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych, bój za nim, by
od serca słów Bożych prawdą. Chciałbym przypomnieć, że ze starej kaplicy uratował się krzyż. Krzyż, który ktoś zdjął, zaniósł na takie bagna, tam na kruku, włożył go odwrotnie, jakby znakiem satanizmu. I pan Andrzej Karpiński go tam znalazł. Pani Danusia tym krzyżem się zaopiekowała. I ten krzyż drewniany, ponieważ zginęła, czy powiedzmy została zniszczona jedna ręka, pan Stasio Augustyniak na moją prośbę tą rękę uzupełnił. I ten krzyż wisi w kaplicy cmentarnej w Lucieniu. Jestem bardzo zadowolony, że w miejscu spalonej powstała ta nowa. Będzie pamiątką, prawda, dla pokoleń. Bigos to przygotował pan Andrzej Myszkowski i pani Celina Jaworska, którzy pracują w kuchni w internacie Gostyńskiego Centrum Edukacyjnego. A my pomagamy rozdawać. A młodzież absolwenci PUL-u po raz trzeci pomagają. No, cieszymy się, że już czwarty raz udało nam się zorganizować. Zapisanych jest ponad 300 osób. Wizualnie, znaczy wydaje mi się, że trochę mniej niż w tym roku, chociaż wszyscy mówią, że jest nas więcej. Daj Boże, no, tego należy tylko się cieszyć. Dobrze, że są całe rodziny. Jesteśmy po smacznym bigosiku, jak ja co mam roku kory, mam. Przygotowało nam Gostyńskie Centrum Edukacyjne. Udajemy się za chwilę do ogniska. Przy ognisku będzie pan nadleśniczy przemawiał jako współorganizator. Przygotowaliśmy też śpiewniczki w tym roku, takie turystyczno-biwakowe, no i chcemy trochę pośpiewać.